My name is Hans Schürer. I am a myeloma patient, but also a patient advocate. And that's also what I do. I'm active on the national level in the Netherlands for the myeloma patient group, but also on the European level for Myeloma Patients Europe. Nazywam się Marek Konopko, mieszkam w Elblągu, z wykształcenia inżynier mechanik. Zajmowałem się projektowaniem turbin gazowych, zajmowałem się utrzymaniem ruchu na liniach produkcyjnych, czyli różne drobne naprawy, spawania, naprawy bieżące, dorabianie części. Niestety po 18 latach choroba sprawiła, że pracuję obecnie na zlecenie. I was diagnosed in 2005, so that's already 19 years back. It's quite a long time for myeloma patients, so I'm within the group of myeloma patients, I'm lucky. I won't deny that in any way. But still, it's a severe disease. So when I got diagnosed, I had a lung infection. The doctor didn't really understand that we couldn't control it with antibiotics, so sent me to the University Hospital, and there they found out that I had active multiple myeloma. That's where the treatment started. O chorobie dowiedziałem się w roku 2011. Choroba zaczęła się od bólu kręgosłupa i żeber. Byłem u lekarza rodzinnego, który stwierdził, że no, pan jest aktywny fizycznie, pracuje trochę, więc może już kręgosłup trochę pobolewać. Już po 40 mówił, że zaczynają się u ludzi choroby kręgosłupa, spróbujemy coś dać, jakąś rehabilitację, masaże, lasery i tak dalej. Z tym skierowaniem poszedłem do ośrodka w Elblągu rehabilitacyjnego i pani prowadząca stwierdziła, że owszem, że może mi zrobić te wszystkie zabiegi, ale potrzebuje wyniki badań. Dostałem te skierowanie na badania ogólne moczu i krwi. No i niestety wyszło białko, ponad 1000 jednostek. No i mi stwierdzili, że to może być błąd aparatury, bo takich wyników nie ma, takie wyniki to są niemożliwe. Jeszcze raz te badania zrobiliśmy i wyszło też ponad 1000. I się wtedy zaczęło bieganinę. Skąd te białko, dlaczego te białko? Na nefrologii zaczęli badać nerki, zrobili rentgeny kości, no i wyszły dziury. No i to szpiczak, poważna choroba. Szpiczak plazmocytowy lub szpiczak mnogi jest nowotworem, którego przebieg kliniczny charakteryzują nawroty. Także sukces, który osiągnęliśmy w ostatnich latach w odniesieniu do przedłużenia przeżycia całkowitego, jest sumą skuteczności różnych terapii, które są stosowane najczęściej w sposób ciągły do progresji. Także czasy do progresji poszczególnych terapii sumują się i pacjenci żyją dłużej. Rzeczywiście w ciągu ostatnich kilkunastu lat to przedłużenie przeżycia jest spektakularne, powyżej trzykrotne. W Polsce mamy ponad 10 tysięcy chorych na szpiczaka plazmocytowego. Średnia już przekroczyła 5 lat. Wiemy, że będzie ona się wydłużała, dlatego że terapie, które są obecnie dostępne, które są refundowane w Polsce, one wszystkie wykazywały dużo większą skuteczność niż terapie dotychczas stosowane. So the first treatment, the induction treatment, lasted for me quite short, and that's why I got immediately a second stem cell transplant. The disease came up within a month already. So I first got an autologic stem cell transplant with my own cells, and 3 months later an allogenic stem cell transplant with cells from my donor. And the second one was very effective. So I was off treatment for 2.5 years after that. And then I had to start again because the disease progressed again. That's a bit the story of myeloma patients. So you hop from one treatment to another. Zaczęliśmy leczenie. Dostałem dawkę dosyć dużą, bo ponieważ miałem zajętego 90% szpiku, więc było trzeba szybko działać. Pierwszą dawkę dostałem właśnie dosyć mocną, talidomid, jedyny jaki był dostępny na rynku polskim, bardzo był chwalony, w miarę skuteczny. No i faktycznie po roku stosowania miałem całkowitą remisję, czyli teoretycznie byłem zdrowy. Pojawiła się polineuropatia, czyli brak czucia w nogach, troszeczkę tam zaczęły mi ręce lekko chodzić, no ale tym się nie przejmowałem, mówię, ważne, że nie ma tego szpiczaka, nie ma. I
I've had the what they call the fat cure, the therapy, fat therapy. At that time, it was the best one. At the moment, not anymore. We have way better treatments. When I would have diagnosed now, probably the doctors would prescribe for me the Velcade, Revlimid, dexamethasone before autologous stem cell transplant. But the autologous stem cell transplant is still in place like 19 years back. So most of the treatments that are now available, or not everywhere available, but we advocate very hard for that, were not available at the time that I was diagnosed. So the treatments have been improved very much over the last decades. Remisja trwała około 2 lat. Niestety choroba wróciła. Wtedy pojawił się na rynku lek lenalidomid. Nie było całkowitej remisji, ale była ta choroba mocno stłumiona. I po 4 latach organizm się do tego leku przyzwyczaił, zaczął go, że tak powiem, zwalczać. Albo ten lek przestał działać po prostu. Co dalej? W Elblągu stwierdzili, że przejdziemy na inny lek, Velcade. To był lek podskórny. To czerwana metoda, nie było żadnych kroplówek już wtedy. Była ta technika w leczeniu chorób, coraz więcej tych leków wchodziło, tego całe szczęście. No i ten lek brałem przez pół roku czy przez rok. No ale też niestety organizm zaczął już radzić sobie z tym lekiem i niestety było trzeba zmienić i powoli się przygotować do autoprzeszczepu. Innej drogi nie ma, bo nie ma nowych leków, ale przed autoprzeszczep, znowu kolejny lek pojawił się, pomalidomid. Choroba była mocno zaawansowana, to mówią, żeby autoprzeszczep może lepiej się udał, to może jeszcze spróbujemy zbić tym nowym lekiem. I poszedłem na autoprzeszczep. Nie było tak źle, żadnych komplikacji nie było po autoprzeszczepie, takich zdrowotnych, temperatur i tak dalej, także dosyć gładko to przeszło. Jedni lekarze mówią, że jakbym dostał na podtrzymanie po tym autoprzeszczepie pomalidomid, to bym bardzo, to bym dłużej wytrzymał, a tak tylko około niecały rok, chyba 7 miesięcy było i choroba się wznowiła. W Polsce ostatnie decyzje refundacyjne dotyczyły optymalizacji pierwszej linii leczenia oraz wprowadzenia nowych leków do terapii od drugiej do czwartej linii. Tak naprawdę powyżej czwartej linii leczenia nie mamy dostępności do nowych leków i wtedy pozostają tak naprawdę trzy możliwości terapii. Jedna, powrót do starszych chemioterapeutyków. Druga możliwość to jest leczenie pacjenta w ramach ratunkowego dostępu do technologii medycznej i tutaj jest możliwość w ośrodkach referencyjnych uzyskania terapii, które nie są refundowane. No i trzecia możliwość to jest udział w badaniach klinicznych. Wiemy, że badania kliniczne mają określone kryteria włączenia, także na pewno selekcja pacjentów w lepszym stanie ogólnym będzie właśnie dotyczyła badań klinicznych. Po tym autoprzeszczepie, no niestety, już nie było specjalnie nowych leków z NFZ-u, tylko badania kliniczne. Najpierw w Poznaniu. Niestety byłem chyba za zdrowy, bo nie zakwalifikowałem się na badanie kliniczne, ale na jednej z konferencji szpitalkowych spotkałem właśnie panią doktor Tyczyńską. W Gdańsku ruszają badania kliniczne i zaproponowała mi właśnie leczenie daratumabem z melflufenem. Lek zadziałał super, od razu po 2 dawkach miałem całkowitą remisję, ale niestety chyba po 6 czy 7 dawkach sponsor się wycofał z badania. No i to było, trzeba szukać kolejnego badania klinicznego. Pani doktor właśnie znalazła mi badania kliniczne z nowym lekiem ABBV plus pomalidomid, które właśnie biorę obecnie, które na razie ma dobre rezultaty, bo jestem w całkowitej remisji, ale już trzeba mieć oczy naokoło głowy, bo może przestanie działać. Niestety po tym leku na razie jest tylko ewentualnie dobra opcja, bo jest przeczep oddawcy, ale jest ponad 50% ryzyko, tak powiem, zmiany otoczenia. Jak widać, ta dostępność do terapii jest w pewien sposób jednak ograniczona. My mamy terapie, które są zarejestrowane w Europie, czyli jedno z wcześniej zarejestrowane w Polsce, ale nie są refundowane w Polsce. Te terapie to są terapie immunologiczne, czyli odchodzimy od klasycznej chemioterapii, która wykazała mniejszą skuteczność w porównaniu z terapiami celowanymi i nie wykorzystuje potencjału układu odpornościowego. Immunoterapię
w zasadzie możemy podzielić na dwa rodzaje. Myślę tutaj o tych terapiach zaawansowanych, stosowanych w dalszych liniach terapii. To są immunoterapie z wykorzystaniem technologii komórkowej CAR-T, czyli chimerycznie zmienionych limfocytów, które są podawane pacjentowi i zastępują jego układ odporności w ten sposób, że rozpoznają komórki cytotoksyczne, komórki nieprawidłowe, nieprawidłowe limfocyty, doprowadzając do takiej immunologicznej odpowiedzi, która no, jest bardzo skuteczna, omijając też działania niepożądane związane ze stosowaniem chemioterapii. Te działania niepożądane oczywiście są, one wynikają z aktywności układu odpornościowego, ale no, potrafimy się nimi zająć, odpowiednio zarządzać nimi i bezpiecznie przeprowadzić pacjenta przez proces terapeutyczny. Druga możliwość to są terapie immunologiczne wykorzystujące przeciwciała dwuswoiste. Zaletą takiego przeciwciała dwuswoistego jest to, że jest to terapia dostępna od razu. To jest dostępna terapia, która jest na półce, w aptece i w momencie, jak pacjent wymaga leczenia, może natychmiast dostać taką terapię. Przeciwciała dwuswoiste mają konstrukcję zbliżoną do konstrukcji synapsy immunologicznej, czyli takiej formuły, w jakiej działa prawidłowo układ immunologiczny. Z jednej strony komórki układu odpornościowego rozpoznają nieprawidłowy plazmocyt, z drugiej strony wytwarzana jest swoista odpowiedź cytotoksyczna, czyli to przeciwciało dwuswoiste lub bispecyficzne ma dwa punkty uchwytu. Jeden punkt uchwytu, który naznacza komórkę celowaną, plazmocyt nieprawidłowy, drugi to jest limfocyt, który potrafi wzbudzić odpowiedź immunologiczną. I tu są trzy terapie, które są zarejestrowane, trzy leki, bo te przeciwciała monoklonalne o podwójnej swoistości, one są lekami, są zarejestrowane w Polsce i są w trakcie procesów refundacyjnych na różnym etapie zaawansowania. Liczymy, że ta dostępność się niebawem pojawi. No, the medicine that I get now is a bispecific antibody. Myeloma Patients Europe, the patient group on the European level, advocates hard for getting it accessible for all the patients in Europe, but also have clinical trials, because this is a typical new drug, which is only available when you join it within a clinical trial. So we want those clinical trials also better distributed over all the countries in Europe, so all the myeloma patients can get access to it, equal access. And that's quite a struggle, I must say. Przedstawione historie pacjentów pokazują ogromny postęp w terapii. Pokazują, że pacjenci mogą wiele lat żyć, ale oczywiście to życie jest związane z dostępnością do nowych terapii. Szczególnie w kolejnych liniach leczenia, kiedy dostępność jest ograniczona w Polsce przez program lekowy, wydaje się, że pacjenci, którzy są obecnie leczeni w krajach Europy Zachodniej, mają lepszą dostępność. W Polsce oczywiście pewną protezą mogą być badania kliniczne, jednak pamiętajmy, że jest to element badawczy i że jest to badanie, które nie będzie dostępne dla większej populacji pacjentów. Największą potrzebą refundacyjną aktualnie jest zapewnienie dostępności do przeciwciał dwuswoistych, które z jednej strony będą zarejestrowane w Europie, są zarejestrowane w Polsce. Niestety ze względu na procesy refundacyjne nie możemy ich stosować, a stanowią dla naszych pacjentów jedyną opcję terapeutyczną. So we still keep on fighting for the myeloma patients in Europe to get the best treatments available for everyone. The myeloma group in Poland, Caritas Foundation, is one of the very active groups, I must say, in Europe. Bardzo fajna organizacja prężna. Robią konferencje takie w różnych miastach Polski. Tam jest wymiana poglądów. Rozsyłamy też informacje po znajomych, że jest taka organizacja. They have their meetings every year and they also invite not only the myeloma patients in Poland for their meetings to inform them about the latest developments, but also often people from other countries. I've been there as well from the Netherlands. But that's in my role as president of Myeloma Patients Europe at that time. Caritas
organizes it very well and the atmosphere is good, although the people that come there are really, really ill. The atmosphere when you come there is just good, like good friends. Every year they organize a rally on a bike. This year, I hope I be well enough and join the Caritas Foundation, the rally, the bike rally, and take a few of my colleagues with me too. Powoli zaczyna ten szpiczak być traktowany jako choroba przewlekła, że tak powiem. Terapia szpiczaka to również terapia wspomagająca. Wiemy, że jest to nowotwór wywodzący się z układu odpornościowego, także odpowiednia profilaktyka przeciwinfekcyjna, świadomość pacjentów, opieka dookoła terapii chorych na szpiczaka plazmocytowego jest niezwykle ważna. Coraz więcej lekarzy się mówi, że spacery właśnie, jazda rowerem, ruch. Są jak najbardziej wskazane w tej chorobie, że organizm dotlenić, wzmocnić mięśnie, które trzymają kości, cały szkielet. Being active, running or whatever you can do, maybe you can do a walk in the park or in the woods. It really adds to the quality of your life and helps a lot of myeloma patients also against depression, for example. When I look at myself, I always like to make music, and when I my treatment allows me to play again on my piano or the bass or another instrument, it adds a lot of fun to my life, and you really need that to go through your day while having treatments.